Witajcie, kochani, jak miło zacząć tak dzień z wami. Zaczynamy nasze pierwsze jazdy po Warmii i Mazurach w tym roku. Ła! There's a special place in heaven. Coś jedzie na bok. Zamknąłeś samochód? So said the holy na bok, Oli. On the day the angels fell. It's easy to get in, just to sell. Ja się teraz poświęca, żeby się nie przewrócić. Back time, but you'll never hold it again. Jeszcze mamy przewrót. Oliwier, widziałeś? Pierwszy mały okaz. Pierwszy mały okaz. Głaz. Trochę historyczny. Pamięta dinozaury. You can take the stairway or ride the escalator down. Ludzie się rozjeżdżają. Only if you're white or green. Don't yellow, brown. Poczekajcie, jedną stroną. The imposter and the faker. The pious masquerader and blessed wedding baker. Piękny poranek na wzgórzach Dylewskich. Nie dogoni ich teraz. Mała przeprawa na drugą stronę. Z strony na pola mamy wyciśnięte ślady. No, jedziemy. Zaraz zobaczymy, jakie fajne szlaki tutaj są. Poczujemy się jak w kościelisku trochę, nie? Oli? A ty, Kuby, jak sądzisz? No, fajnie. Ej, to są te ślady? Aha. Musimy to wtedy wejść. Patrzcie, jak pięknie na tym domku lód wygląda na dachu. No, trzeba wchodzić, nie? To będzie reality show, coś czuję. Jako ciekawostka, te narty zaczynały swoją historię właśnie na tych trasach. Bo zakupiłam je od pana, który tutaj najczęściej biega. Szaleńczy zjazd Kuby. Jedzie Kuba. Jak było? Dobrze. Udało się? No. Raz, uwaga, będzie jechać mama. Tak, to na bok. No, dawaj! Będzie... Mama żyje? Tak. Kuba żyje? No, dużo śniegu miękko było. A tam nasz syn, który jest z innej wycieczki. Wszystkie znaki na niebie mówią, żeby sobie dać ten spokój. Śmigamy, jesteśmy sami na szlaku. Dwa lata temu na tej trasie byliśmy na tak zwanym biegu Sasinów. Startowało dość dużo osób, wtedy było bez jakichś takich wielkich inauguracji i bez wielkiej gali, bo to był okres pandemiczny, ale niemniej fajnie się spędziło czas w towarzystwie ludzi, którzy lubią uprawiać ten rodzaj aktywności, czyli narty biegowe. Trasa
obejmowała bodajże dwie pętle, to było łącznie 10 km. My to zrobiliśmy z Marleną w niecałą godzinkę. Kisiemy dalej. There's a special place in heaven for the trumpet band in Jericho. So said the holy man on the day. Teraz zmierzamy w stronę wieży widokowej, która jest ponad 300 metrów nad poziomem morza. No. Nasza ekipa. A płotek u góry bardziej odczuwalny. O, i tutaj mapkę tego, co tam widać, czyli tam jest Lubawa, Iława, Rożental i Samborowo. Tam gdzieś jest Ostróda. Do nas? Kuba, chodź! No. Tam są wodę. To jest jakaś ta zielona, ta rumiankowa czy co? Nie, malinowa. Nie. Malinowa li? No gdzie? Zagwozdka, co to jest za herbata? Miała być malinowa? A jest? Nie wiadomo właśnie jak. Ryżowo nie wiadomo. No. Jaka? Ryżowo nie wiadomo co. Jaki to jest zapach? Bo ty masz dobry węch. Co to jest? Gorąco, uważaj. Sam weź, bo ja się boję. I co? Co to jest za smak? Poczekaj. Mogę tak tylko jedną rzecz powiedzieć. No. Pierwszy raz to smakuje. No. Pierwszy raz. No czekaj właśnie. Nasz sprzęt przygotowany do dalszej podróży. Oli z Kubą liczę schody. Zaraz wam powiem, ile ich jest. Ile Oliver schodów? 43. 43. Zobaczymy teraz, ile Kuba. Ile Kuba? Ile ci wyszło? 46. O tak, 43, tak. 43 przyjmujemy, dobrze. No, Jezu, tu byliśmy. 312 metrów jest nad poziomem morza. Ile? 312. To dlatego jest tu tyle śniegu, Kuba. A co to jest jedyny punkt taki na naszym terenie. Nad poziomem morza. Blisko domu. Ciśnie mama? Ciśnie tak łatwo! Raz Kuba. Czy tym najszybszym szlakiem, zobacz. O, Kuba. Na skoczka. Yeah. Narka. Uważaj na ludzi. Uważaj, Kuba. Teraz zmierzamy w stronę Jeziora Francuskiego. Już ekstremalny zjazd mamy za sobą. Pogoda pięknie
Tadek na ferie. Dzisiaj mam ostatni dzień ferii, czyli niedzielę. Od jutra do szkoły. O, jedź Kuba! Będzie kraksa. Oliwier wychodzi na prowadzenie peletonu. Dali jest jezioro francuskie. Dotarliśmy. Oliwier wykończony. Tak wygląda wiśnia w czekoladzie. O, chyba zobaczycie, widzicie? Wiśnia w czekoladzie. Można powiedzieć, że tak nawet nie da. Nie smakuje jak wiśnia, ale o. Marznięta. Deseru, to była czekolada? Deser nasz, o, trochę słabo widać. No, do tego deseru. Nagroda. Za przejście. Oj, co tu się stało? Podeszmy. Jeszczuszkę? Wszystko mamy, cały zestaw. Łyżeczki, jedzenie. Chyba, że zamarzło i nie damy rady. Rady tego zrobić. I wymieszać to sobie dobrze. O, już jesteśmy w aucie i wracamy do domu. Tak. Jak się wyprawa podobała? Dobrze. Fajnie. No. Zmarzliście? No te trasy były niebezpieczne trochę, nawet dla mamy, bo ona prawie sobie kolano rozbadła. No, ale... Jesteśmy cali zdrowi. No. Fajnie spędziliśmy przed południem, nie? No.